Szkolne Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Wrocław Business Run to charytatywny bieg biznesowy będący częścią ogólnopolskiej imprezy. Drużyny pobiegną dla podopiecznych fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, która już czwarty raz korzysta z takiej pomocy. Od 2012 roku zakupiono 35 protez dla 27 potrzebujących. Bieg odbędzie się jednocześnie w różnych częściach kraju. Oprócz Wrocławia zaplanowano spotkania w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i w Warszawie. We wszystkich miastach w pierwszą niedzielę września o godzinie 10.30 rozpocznie się sztafeta, w której weźmie udział 13 tysięcy biegaczy. Startować oni będą w ramach 5-osobowych zespołów. Drużyny pobiegną dla podopiecznych fundacji Jaśka Meli, która już po raz czwarty organizuje akcję. We Wrocławiu pieniądze trafią do Karola Kowalskiego, który w 2014 roku w wypadku stracił nogę. Sposób finansowania pomocy jest bardzo prosty, bo opiera się na opłatach startowych zawodników. Oprócz pomocy materialnej beneficjenci otrzymują dodatkowo jeszcze jedną ważną rzecz – nadzieję. Bardzo często ludzie po wypadkach tracą nadzieję na to, że mogą żyć aktywnie. Myślą, że wypadek to wyrok, który skazuje ich na przykucie do wózka. We Wrocławiu to pierwsza edycja Business Run. Chęć startu wyraziło już 750 osób. Każdy z uczestników sztafety będzie mieć do przebycia dystans 3 km 800 metrów. Organizatorzy zapraszają wszystkich do kibicowania i wspólnej zabawy. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl.